Panie trenerze, czego się pan spodziewa po Hiszpanach? Faworyt do obrony pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy? Faworyt tak, ale to będzie bardzo trudna sprawa. Jednak statystyki przemawiają za siebie i nikomu to się jeszcze nie udało. Ale nie ulega wątpliwości, że jest to zespół, który będzie w gronie tych faworytów i ma duże szanse na osiągnięcie czegoś, czego jeszcze nikt nie dokonał. Ale ja spodziewam się w dalszym ciągu takiej Hiszpanii, jaką oglądaliśmy ostatnio, zbliżona stylem gry do wielkiej Barcelony. Drużyna, która wie, że może zapisać się w historii piłki światowej, europejskiej, zdobywając pod rząd 3 tytuły. To by było coś niesamowitego. To jest tak, jak Barcelona za czasów Guardioli wygrała wszystko, co można było wygrać. Zapisała jakąś epokę w historii hiszpańskiej piłki, bo po prostu przyjemność jest oglądać Barcelonę, tak samo jak ostatnio jest przyjemność oglądać reprezentację Hiszpanii, która gra piłkę niesamowicie widowiskową, ale jednocześnie bardzo efektywną. Ale nie zawsze najlepszy wygrywa. Najlepszym przykładem tego Liga Mistrzów, gdzie mimo wszystko uważam, że Real Madrid czy Barcelona to lepsze zespoły niż te, które grały w wielkim finale. Ale to też dla Vicente del Bosque jest jakimś, powiedziałbym, atutem. To, że zawodnicy Barcelony czy Realu Madryt nie zdobyli w tym sezonie Ligi Mistrzów, to też jest dodatkowa motywacja dla tych zawodników, żeby ugrać coś wielkiego w tym kończącym się sezonie, a przecież jest to wielka impreza Mistrzostwa Europy. Ani że nie zagrali w finale nawet, bo dzięki temu się nie pokłócili, nie ma jakiejś wojny w tak, drużynie. Tak, dość często mówi się o tych scysjach, jakie miały miejsce w niektórych, nie we wszystkich, ale w niektórych spotkaniach, jakie grały te drużyny między sobą, a było ich rzeczywiście bardzo dużo, bo i Puchar Króla, i Super Puchar, i Liga Mistrzów, ale są w tej reprezentacji nie tylko znakomici piłkarze, są również znakomici psycholodzy i ludzie, którzy wiedzą, jak oddzielić od siebie reprezentację i rywalizację klubową. Pamiętam po takim meczu bardzo trudnym, gdzie Sergio Ramos troszeczkę stracił głowę, natychmiast po meczu Iker Casillas zadzwonił do Xaviego, żeby wyjaśnić sobie tą sprawę, żeby właśnie oddzielić ten element rywalizacji klubowej, żeby to się nie przeniosło na reprezentację. Ci ludzie potrafią ze sobą rozmawiać wtedy, kiedy grają wspólnie w barwach reprezentacji. Tam atmosfera jest celem nadrzędnym, a forma sportowa wszyscy wiemy, że z reguły zawsze bardzo wysoka. Bardzo dziękuję.